We cross now to the Rose Garden, where the president is holding a press conference with Russian Premier Voroshevsky to formally announce an end to the hostilities. On this historic day, the representatives of two great nations stand before you united. There's a simplicity to war. Attacking is the only secret. Dare, and the world yields. A chapter in which we pursue peace. How quickly they forget that all it takes to change the course of history is the will of a single man. Very existence. Who's this? Prisoner 627. I'm coming for you, Makarov. Haven't you heard, Price? They say the war is over. My war ends with you. Like it ended for Captain McTavish? Tell me, Price, how long did it take him to die? I've destroyed your world piece by piece. It's only a matter of time until I find you. You won't have to look far. Oj, spokojnie, Makarov, to Prey znajdzie siebie. Najwyższa pora zabić tego psychopatę. Mamy tyle autorów w tej misji. To jest ostatnia misja. Mamy zabić Makarova. W prog się obrócisz. I gramy tym razem Price'em. Kapitanem Price'em. Wreszcie widzimy Yuriego i teraz wreszcie Yuri się odzywa. No i teraz, kurde, i wreszcie ta zapadać, którą gramy się odzywa dla odmiany. Miła odmiana. Jeśli chodzi o Call of Duty Modern Warfare. Dokładnie. Za fałpa. To jest za oddział Marines. Uratowanie Zakajewa. Grixa. Gaza. Alena. Griffina. Harkowa, jego dowódcę. Traka, Grinca, Sedmena, Kamarowa. Mam nadzieję, że zdążę wymienić na wszystkie nazwiska Makarovowi, zanim go zabiję. Za Kamarowa. Za Sopa. Za Sedmana. Nie wyjdziecie stąd żywi. Wsadzę sobie w dupę te granaty. Ja mam taki arsenał teraz. No to teraz ja was będę mordował. Z satysfakcją. Ja będę co Makarov sobie był w stanie jakichś ludzi znaleźć. Ciekawe, ile wam zapłacił za chronienie jego dupska. Makarov jest już na wskranej pozycji. Można by zadzwonić, się na niego skończyła. Wreszcie będziemy się mogli zemścić za to wszystko, co on zrobił. No bo faktem, że zabicie Makarova sprawy na jakąś przyjemność, nie będę tego ukrywał, tyle za... No na Crawlman to jest był lepszym antagonistą. Brakuje mi strasznie takich antagonistów, jeśli chodzi o facetów, którym mogę się można współczuć. A z kolei jeśli chodzi o kobiety, to serio. Więc takich Makarovów powinno być w wersji kobiecej. Dobra, jest to. No i idę do Yuriego. No już, już, chłopie! Nie ma takiej opcji, żeby byli mnie w stanie zabić tym pancerzo. Ma to za... Na chwilę bo to praktycznie nie jesteśmy śmiertelni, to jest zajebista. Idziemy. Winda. Makarov ma takiego peka, że... To jest misja niepazysta. A w misjach niepazysta nie ginę, no z reguły. No super. Kurde, Yuri, psa, to weź musa.
Oho! Dobra, okej, miało tak być. Spalili nam łajdaki pancerz. Już teraz tak łatwo nie będzie. No, mało brakowało. Zabij Makarowa. Dobra, żeby tego teraz nie spieprzyć. I za mną laptopa nie ominął. Mógł tutaj bardzo łatwo jakieś tego laptopa ominąć, nie? Dobra, idź pierc, bo się będę ciebie, nie no, żartuję. Tutaj zaraz będzie laptopik, kolejny laptopik zaraz będzie. Jest. Wow, wow. Kurde, Jury, sorry, przepraszam, aj! No, może zrobię tak, że jednak zginę w tej misji. To jest moją głupotę. Tym razem. No czekaj, Price, kopię. Ja i tak tą gram, tak? A to zajmuje czas, nie? Dotarcie do Makarowa. Nawet Price mi musi popytać, nawet wtedy, gdy nim gram. To jest po prostu śmieszne. O nie, 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 nie. Granatami to mnie nie zabijecie. O kurde, a może tak zabiją mnie granatem? Dobra, chyba to co jest na tyle i tak sporo, że mogę się uspokoić, nie muszę się jakoś bardzo spieszyć do tego Makarowa. Gdzie? Ojej, Yuri, osłaniaj mnie, chłopie! Krow nie uciekniesz. Nie ma takiej opcji. Ani myślcie. Kto znowu do mnie strzela? Dobra, to zaraz będzie laptop. Jest. Ludzie, mam wszystkie laptopy mamy. Udało się. Okej, tak musiało być. A teraz będą quick time eventy. Yuri. Idę. Nie uciek jest! A ja mam wciskać, okej? Okay. Ja pierdolę! Myślałem, że F będę musiał wcisnąć, nie! No to jest fail totalny teraz. Dobra, Makarów ma szczęście. Zaklota mnie dopada nawet w tej misji. A teraz takiego sensu nie ma z Fryza. No nie mogę nic sterować niestety. Jest kiepsko, jest chujowo wręcz. Tak, i prawie jest jakiś cud do psezu. W sumie jest sobie tego Zalek przezła z pamięci. Wsepaść, bo zapowinienem tego zabijać. Zabrać to psezu. Ale nie tylko on jeden. Ten skurwiel też zje oczywiście. A teraz kolej wam skam wciskać, tak? Dobra, bies to na pistolet, bies!
Ach, cholera. Nie liczyłbym na to, Yuri. Ty skurwielu. To za udział Maris! Uratowanie Zakajewa! To jest za Gaza, Grixa, Alena, Krakowa, jego dowódcę, Krinca, Fraka, Gryfina, Kamarowa, Juriego Sadmana. A co będzie za Soapa? Skurwysyn! Gin! Czekałem na ten moment. Za to Yuri zginął. Jak on wiecie, jak na coś, nie? Gdy nie graliśmy Yuriem, to on musiał zginąć. No i to ciekawie by było, gdyby to Price zginął, a Yuri by się zemścił na Makarowie. No to jest, no myślę, że ludzie by się chyba nie pozbierali, gdyby Price zginął, nie? Ale Yuri go też szkoda, no. No sobie Yuri strasznie niedocenioną postacią. No to można by zostać taki trochę nawrócony złotnica również. No bo również był zły. Więc kolejny w stylu Sunset Shimmer, Starlight, Kratosa, Terezek, jak oni tam ci byli bardziej rozwiniętymi postaciami. No i to jest koniec Call of Duty Modern Warfare 3. Naprawdę zakończyło się tragicznie. Wszyscy poza Price'em, Nikolajem i Frostem nie żyją. No i jest to poza Ramirezem, Foley'em, no i Danem, oni jako jedynie przeżyli. Reszta nie żyje. Nie żyje Ghost, nie żyje Rose, nie żyje Griggs, Gaz, Marines, Vasquez, Soap. No Soapa najbardziej szkoda. Mam nadzieję, że przynajmniej za te postacie nie zginą w reboocie. A to Ghost przeżył, nie? Ghost przeżył. Kurde. Przeżył co prawda. Przeżył jego zdradę, więc kto wie, może faktycznie Ghost przeżyje całego reboota. Również to dziwo też Gaz żyje. Znaczy, to mnie najbardziej zaskakuje w tych rebootach, że te postacie do tej pory nie zginęły. Żyje Gaz, żyje Griggs. I w sumie to jest tak chwilowo, bo jest to jeden z prostych rebootów. Tyle, że mi się wydaje, że chyba Modern Warfare 3 po raz kolejny będzie taką najbardziej dramatyczną częścią, bo Modern Warfare 3 właśnie z tych oryginalnych części jest najbardziej dramatyczny. Tutaj najwięcej się dzieje złego, najwięcej osób ginie i obstawiam, że naprawdę reboot Modern Warfare 3 będzie taki sam. Też tam wtedy będzie już totalny dramat. Więc jak tam oficjalnie Makarów wejdzie do gry, to czuję, że no, kto wie, może być nawet jeszcze gorszy. Znaczy no, może robić jeszcze gorszy zacy niż ten egzem. Jeśli mamy sobie to lica, nie? Zobaczcie tam Makarów przeciwieść do Syberda. Wypadnie naprawdę dobrze jako antagonista w reboocie, no zobaczymy. Co będzie w stanie wstawić swojego oryginalnego Makarowa. To się jest w kasę. I ta muzyka. Coś pięknego. Ale mam taką teorię właśnie, że oni specjalnie wręcz pozostawili Gaza, Griggsa, Ghosta żywych. Żeby ich bezcelnie uśmiercić w Modern Warfare, to naprawdę może być tragiczne. W sensie, no to naprawdę może być smutne, że całe to właśnie chodzi. I te zarazem epickie. Należne są, to stracić szkoda będzie tych postaci. Ale tak mi się wydaje, nie, że chyba tutaj faktycznie Makarów będzie tym największym z rolem. Jak w Modern Warfare byli ci z rolowe pokryły Zachajewa i tego, no, Seperda. Za Modern Warfare, no, w tych oryginalnych częściach Modern Warfare. Tak, tutaj z kolei w rebootach tych części właśnie. No to takim największym totalnym z rolem będzie Makarów. Trochę na to liczę. Bo w sumie no taka jest jego postać, więc nie ma sensu tego zmieniać. Nie ma sensu właśnie z tego Makarowa robić jakiegoś Real Mendeza, ale to jest no... Liczę faktycznie na to, że... No będzie ten Makarów dobrze przedstawiony w tych rebootach. Podnosi liczę na to, że są przeżyje, tak samo Ghost i Resta w reboocie za przeżyją. No ale z drugiej strony też liczę na to, że naprawdę Makarów odwali grubą manianę. Tutaj odwali naprawdę grubą manianę, no. Makarów był straszne zagrożenie w tej grze. Pora prezydenta. Rozpylił ten gaz. Był również on zagrożeniem dla nas wszystkich, można powiedzieć. Taki prawdziwie zły antagonista. Niech się Squarenix uczą. Dopiero co nagrywałem o ich najbardziej zjebanym antagoniście, co widzicie. Wy oczywiście ten odcinek teraz, który nagrywam, dostaniecie o wiele później. Więc jak się naprawdę Squarenix uczą tutaj od twórców Call of Duty, jak tworzyć dobrego antagonista.
Bogarów jest dobra, tego nie są tyle, no to jest taki kolejny psycho, ale jednak jakoś faktycznie charyzmę ma. W przeciwieństwie do Majka z tego Red Deada. No jest to bardzo ciekawe, jak ogólnie reboot CDC Modern Warfare będzie nawiązywał do Modern Warfare 2 chyba to jest najwyraźniej, no bo co, Makarow już w Modern Warfare 2 był jakimś zagrożeniem, nie? A tutaj co, dopiero w Modern Warfare 3 reboot się pojawi, ale to tylko i właśnie świat o tym, że tych rebootów na pewno będą 4 części. Jak tutaj oryginalna trylogia zakończyła się na 3 częściach, tak rebooty z kolei zakończą się wręcz, jest dlatego pewny na 4 częściach. No chyba naprawdę dramat takiego, że Makarow będzie miał tylko jedną grę, ale to wtedy będzie słabe, naprawdę. On będzie słabe z jakiejś strony, jeśli Makarow będzie tylko w jednej części Call of Duty. Modern Warfare. No bo tutaj mi się wydaje, że oni nawiążą do tej masakry na lotnisku, tutaj do tej masakry może dojść. Same zakończenie Modern Warfare 2 Reboot to sugeruje. No i też mam nadzieję, że Makarow inne lewe akcje będzie odwalał. Żeby faktycznie było czuć, że on jest zagrożeniem. No ale to już to pokażę, jak będzie. Chyba sobie jeszcze i tak do tego reboota coś podskam, aż do roku 2025. Mamy Sandmana, Ghosta, Soapa i Price'a. Dobra. A coś wcisnąć? Nie no, wyjść chcę. Okej, okay, dobra. To będzie na tyle. Zabrałem sobie takie laptopy, pokazałem wam całą grę. Naprawdę jeden z najlepszych Call of Duty, jedna z najlepszych części Call of Duty. Super gra, polecam każdemu. To będzie na tyle, na razie. A, no jeszcze jedno. Cieszę się naprawdę, że byłem w stanie tak nagrać te wszystkie części Modern Warfare. Ghost Test myślę, że się pojawi, no i tak samo pojawi się Advanced Warfare, ale to w swoim czasie. Na chwilę obecną, jak końce, to będzie na tyle. Cześć.